Cześć! W dzisiejszym odcinku zbudujemy dwa modele głośnika. Zaczniemy od najprostszego, a w drugiej części zbudujemy bardziej zaawansowany. Zapraszam! Zaczynamy od stworzenia cewki. Nawijamy miedziany drut izolowany na pręt. W moim przypadku najlepsza okazała się trzepaczka do jajek, której rączka ma nieco ponad 1,5 cm średnicy. Wystarczy, że zrobimy około 10 zwojów. Cewkę zsuwamy z pręta, a końce po obu stronach dwukrotnie zawijamy w pęterkę, tak aby cewka nam się nie rozpadła. Właściwie już teraz możemy wydobyć z niej nutkę, ale najpierw musimy podpiąć ją do wzmacniacza. Tutaj interesują nas trzy wejścia. Pierwszy, zielony, zbiera sygnał z komputera, gdzie puściliśmy muzyczkę. Tutaj mamy wpięty prawy głośnik, bez którego nie działa wzmacniacz, został bezpośrednio wyciszony w Windowsie i służy do regulacji głośności. A ten głośnik zastąpimy naszym. Aby ułatwić sobie pracę, znalazłem stary kabelek od głośnika, który pasuje do wejścia w moim wzmacniaczu. Wpiąłem go do kostki, a z drugiej strony przykręciłem przewody naszego nowego głośniczka. Zbliżając magnes do cewki, słyszymy jakieś bzyczenie w rytmie muzyki, którą odpaliłem. Dzieje się tak, ponieważ przez cewkę płynie prąd o częstotliwości akustycznej, który powoduje powstanie zmiennego pola magnetycznego. To z kolei powoduje, że cewka naprzemiennie jest odpychana i przyciągana do magnesika. Brakuje nam tylko elementu, który skutecznie będzie popychał powietrze w rytmie ruchu cewki. To powietrze dotrze do naszych uszu, a my usłyszymy muzykę. Wspomniany element zrobimy ze zwykłej kartki papieru. Cewkę przyklejamy klejem, ja użyłem kleju na gorąco, ale mamy tutaj dowolność. Okej, przetestujmy konstrukcję. Dopóki głośniczek leży na stole, dźwięk jest w miarę przyzwoity. Natomiast po podniesieniu kartki słyszymy mocne bicie. Kartka nie jest najlepszą membraną. Jak słyszeliście, głośniczek jest bardzo prosty, ale jego jakość dźwięku pozostawia wiele do życzenia. Dlatego teraz zbudujemy bardziej zaawansowany, a jeżeli lubisz takie eksperymenty, subskrybuj kanał. Podobnie jak w poprzednim przypadku, zaczynamy od zwinięcia cewki, ale tym razem zrobimy to wokół pręcika z magnesów. Najpierw owijamy magnesy kartką papieru tak, aby między magnesem a kartką było nieco luzu. Dla wzmocnienia konstrukcji karteczkę owijamy taśmą klejącą. Aby ułatwić zwijanie cewki, dodałem również dwa paski taśmy dwustronnej. Utrzymają one zwoje w miejscu. Przechodzimy do zwijania cewki. Rób to na tyle delikatnie, by kartka nie została dociśnięta do magnesów. Jak mówiłem wcześniej, magnesy muszą luźno spoczywać w tulejce. Po nawinięciu około 10 zwojów konstrukcję wzmacniamy klejem. Następnie przewody wyrównujemy, a z końców usuwamy izolację. W kolejnym kroku odcinamy nadmiar tulejki. Po jednej stronie zostawiamy około 1 mm, a po drugiej mniej więcej centymetr.
Przechodzimy do konstruowania obudowy. Do tego celu użyłem styropianowej miseczki i papierowego talerzyka. Miseczka nie jest obowiązkowa, natomiast głośniczek będzie bardziej okazały. Wycinamy trzy otwory w kształcie trapezów dookoła miseczki. Do środka miseczki wklejamy magnesy, a do talerzyka przyklejamy naszą tulejkę. Składamy dwa elementy, a pokrywę przyklejamy do miseczki. Standardowo przewody głośniczka łączę z przygotowanym kablem. Wszystko gotowe. Podpinamy kabel do wzmacniacza i sprawdzamy brzmienie. Okej, to brzmi naprawdę nieźle. Dodajmy trochę brokatu, by zobaczyć drgania. Koreczek z buteleczki zablokował się w takim momencie. Widać delikatne drgania, zwiększmy nieco głośność. Okej, przy takiej głośności mamy trzeszczenie. Teraz idealnie i zobaczcie ten basik. Oczywiście nie obędzie się bez bas testu. Zaczynamy od 60 Hz. Trochę więcej brokatu i wjeżdża 160 Hz. Dzięki za uwagę! Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku.